Hej, Kingdom Hearts 2. I think we're almost there. Ciąg dalszy. Huh? Gorge, aren't we here because of the picture? Look, I'll show you. This round. Come on, let's go find this mansion. Yeah. I sobie w końcu przypomnieliśmy o tym zdjęciu, które dostaliśmy. Wracamy więc do tej tajemniczej willi, która jest dla nas całkiem ważnym miejscem. Mimo że o tym jeszcze nie wiemy sami. We came here looking for Kairi. Then those white things attacked us. You gotta be careful. Yeah, you guys didn't have to go and do that. Of course we did. Kairi's our friend too, you know. Raz ją w życiu spotkaliście, ale aż tak udało wam się zaprzyjaźnić? No, spoko. You're right. You know, I never thought of it like that before. Word is, this mansion gets a lot of really strange visitors. We thought this place might be the gateway to some kind of alternate Twilight Town. What do you mean, alternate Twilight Town? Hey Goofy, do you think we could see that crystal of yours? I made that pouch myself, and I still have it. So, there shouldn't be two of them here. And this is the trophy Cypher gave you. You left it behind, remember? It's the only one of its kind. Same for the crystals. Red, blue, yellow, green. Only one of each color. But you've got your own. So, where'd you get it? The pouch is from the king. When he gave us money for the train ride, he gave us the crystal too. But then, where did the king get it? See? There's gotta be another town out there like this one. That would explain how the king got that pouch and the crystal. Everything makes sense. It does? That other town must be where whatever's missing from here went. Like Kairi. I get it. To nie jest dobry moment. Nie w takiej ważnej rozmowie. Nie będziecie mi przeszkadzać, więc znikajcie szybciutko stąd. O, nawet Miki się tym zajmie. Ale, królu złoty. No chyba w idealnym momencie się spotykamy, bo masz trochę do wyjaśnienia nam. I found out where Ansem is. Ansem the Wise. The real Ansem. He snuck into Organization 13 stronghold. Czyli? And we figured out where Kairi is. I'm pretty sure we're right. But why'd you all come here? Someone gave us a clue. Who? Well, your majesty, Sora thinks it might have been Riku. It's just a feeling I had. Well, if that's what you think, then it's probably right. You mean Riku's okay? If that's what you think. I've waited long enough, your majesty. Tell me what you know. No właśnie, a nie it's dalej not for w me taki to say. But your majesty, sposób będziesz why? Z nami gadał. To już zaczyna I don't want to break my promise. You made a promise to Riku? So he's okay. I can see him again. Huh? Who's Riku? My best friend. That's it. Your majesty, you got the pouch with the crystal from Riku, didn't you? And you promised not to tell, right? Gosh, guys. That's enough! Yeah, let's go. Kairi, Riku, we're on our way. Więc wiemy o alternatywnej rzeczywistości Twilight Town. Mamy jedną będącą symulacją i drugą nie do końca będącą symulacją. Gdzieś tutaj muszą kompa mieć? Kompa? Co masz na myśli? Myślisz, że w taki sposób się łączymy z alternatywnym Twilight Town? No tak właśnie myślę. Riku powiedział ci to, co nie? Błagam cię, Sora, obiecałem. Wiedziałem. Hej, przestań tak dręczyć króla. Dobra, sorry. Poszukiwany komputera. Wiemy mniej więcej z poprzedniego naszego pobytu tutaj, gdzie on był. Jak najbardziej wiemy. Znaczy, pamiętam to miejsce, w którym taki komputer był. I magiczny sposób, żeby się tam dostać, jednak gdzie dokładnie to było, tak mam w głowie obraz tamtego pokoju komputerowego. O, właśnie tego miejsca. I nawet w miarę udało się zapamiętać. There! We found it!
How does it work? I can handle it. Skąd ta pewność? Okay. Here we go. Oh, what's wrong? I can't go any further without a password. Do you have any idea what the password might be? Wiesz, jak tego używać. Well, we only got this photo. Yeah, the one Donald ate up. It was in the box right next to the photo. Hey, that's it. Ansem the Wise loved ice cream. It worked. Serio? Aż tak te lody uwielbia. Let's go. Ale wszyscy je w tym miejscu uwielbiają. Say hi to Kairi. O co tu chodzi z tym? You bet. I o co tu w ogóle wszędzie chodzi? I co tu się dzieje w tej grze teraz? Mamy dwie wersje Twilight Town, ale dlaczego Axel i Kairi mieliby tam być? Czy tak naprawdę nie Axel i Kairi, czy Namine, czy Riku, czy właściwie co? This is the other Twilight Town. There's gotta be an entrance into the Dark Realm somewhere. Let's split up! No to się całkiem ciekawie rozwija, bo trafiliśmy do świata symulacji, ale teraz tutaj ma jeszcze być przejście do ciemności od razu? There. I po prostu tutaj jest, tuż przed naszymi oczami. Nie było trzeba ani troszeczkę go szukać. This is it! What is this place? Nie wiem, ale wygląda cudownie. Well, which one should we go? Riku! Kairi! No tutaj was bym się najmniej spodziewał. Niestety nie ma też Mikiego z nami. A po raz kolejny dostajemy moją ulubioną misję z tej gry. Kometa? No możemy spróbować. Chociaż tak tutaj na to patrząc, nie działa to jakoś fantastycznie. Chociaż... nawet nie tragicznie, jeśli wszystkim od razu półpaska zdrowia zabiera. My też swoje zabawki mamy, weźmy limit tym razem. No właśnie, formę limitową, tak? Która jest moją ulubioną po prostu przez to, jak uwielbiam te ataki z części poprzedniej. I ta gra ma też coś takiego, że jeśli w połowie limitu gra nas sama teleportuje gdzieś indziej, to nam regeneruje limit, znaczy pasek drive do pełna. Get going! Why? Don't ask, just do it! You okay? I kidnapped Kairi, but she got away from me. After that, Syax caught her. He's a member of Organization 13. Syax. Got it memorized? Now go save her! Leave us alone. Trochę chciał się jakby dla nas poświęcić Axel tutaj, tak nam pomagając. Sugerowałbyśmy go zostawili za sobą, nie pomagając mu. A no jakby nie patrzeć, nie zapominajmy, kim tutaj w tej grze gramy. No samotny atak Trinity nic nam nie da, ale jednak samotny limit już jak najbardziej, szczególnie gdy uda nam się czasami trafić kilku przeciwników naraz nim. Dobra, ładnie, 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 tylko teraz złap jeszcze... O Jezu, to było tragiczne. I o wow! Jak ładnie się składa, że akurat nam limitu zostało na minimalnie trzeciego użytku. Wyglądamy właśnie jak Sora kiedyś. Podobnie przynajmniej dosyć. I tak samo nasze umiejętności z tamtej części tutaj możemy wykonywać tak samo jak właśnie, co najważniejsze może, uniki. I w tym wypadku takich uników też możemy się nauczyć, używając tej formy dużo, aby móc jej używać poza tą oto formą. No jak na razie idzie nam całkiem świetnie, jednak no jest ich tutaj mnóstwo. Drive się wyłączył. A nasze limity obecne też są raczej kiepskie. Więc po prostu będziemy musieli się zająć resztą w sposób normalny, chociaż możemy jeszcze spróbować przynajmniej wyciągnąć Magnerę. I teraz sobie pięknie, potężnym ogniem wszystkich jarać. Pięknie to wyszło całkiem. Oj. Better when they were on my side. Feeling a little regret? Nah, I can handle these punks. Watch this.
No nieźle. Rozsadził całe okolice. Wow. Mam nadzieję, że oszczędzając siebie przy tym. Co takiego wow? Oj, właśnie, niestety... Fading away. Well, niestety siebie też. That's what happens when you put your whole being into an attack. You know what I mean? Not that nobody's actually have beings, right? Anyway, I digress. Go. Find Kairi. Oh, almost forgot. Sorry for what I did to her. When we find her, you can tell her that yourself. Think I'll pass. My heart just wouldn't be in it, you know? Haven't got one. Axel, what were you trying to do? I wanted to see Roxas. He was the only one I liked. He made me feel like I had a heart. It's kind of funny. You make me feel the same. Kairi's in the castle dungeon. Now go! Axel. Nigdy tutaj nie zostawiają nam pewności, czy tutaj jakaś postać umiera, czy jednak tylko znika jakby na jakiś czas. A mam nadzieję, że Axela jeszcze spotkamy, bo zdecydowanie jest jedną z postaci tych, która mnie najbardziej ciekawi. Come on, let's get going. Podobnie jak Roxas czy Naminej. To takie dla mnie postaci najbardziej interesujące tutaj. Jak na razie. The house is looking pretty empty, huh? I thought I'd get a little enjoyment watching Axel throw one last tantrum. But he went a lot quieter than I thought. Perhaps he was ready for it. Perhaps he put his existence on the line and won what he'd been longing for. Wait a minute. How would that even be possible? We don't exist, remember? What you're saying goes against the laws of nature. Then perhaps he bet his non-existence. Either way, he came out a winner. Oh, Axel. A grifter till the end. That's absurd. He won nothing, and is nothing. He couldn't stand the emptiness of being without a heart, and that led to his demise. He was foolish and weak. But weakness has the power to awaken that which is dormant. It is clear that through his actions, however foolish they may have been, Axel has touched Sora's heart. Perhaps he will soon awaken. Gdzie tym razem trafiamy? Do miejsca, które niejednokrotnie mieliśmy okazję zobaczyć na tych scenkach z Roxasem, Riku. Axelem może też raz czy dwa. No, a Axel i Kairi też tutaj byli. O tak. Który nigdy nie istniał. Axel said Kairi's in the dungeon. Then we better find a way to get to that castle. Moja absolutnie ulubiona lokacja ze tej całusieńkiej gry. Na razie zobaczmy, czy jesteśmy przygotowani na to odpowiednio. Nie jesteśmy. Ten miecz, który dostaliśmy ostatnio, nie jest jakiś cudowny, więc na razie po prostu ruszajmy przed siebie. Może nawet łapiąc kilka skrzynek po drodze, jako że całkowicie wyzerowałem sobie nasz ekwipunek i kompletnie jesteśmy pozbawieni w tej chwili jakichkolwiek przedmiotów leczniczych, więc teraz nawet się postaram trochę ich nazbierać, bo jako że zbliżamy się do końca tej gry, a Kingdom Heartsy
to jednak są takie gry, podobnie jak Final Fantasy, które naprawdę na koniec potrafią zrobić się szalenie wymagające. I raczej nie będzie inaczej tym razem. I też co jest takie najbardziej dla mnie dziwne, że mimo tego, że zostaliśmy zmuszeni do dwukrotnego przechodzenia wszystkich disneyowskich światów, to cały czas, no praktycznie nie spotkaliśmy tutaj naszych znajomych z organizacji. I zgładziliśmy co, tak naprawdę jednego z tej szóstki? Walczyliśmy z dwoma? Trzema może? To cały czas bardzo, bardzo mało. I no raczej wypadałoby wszystkich sobie tutaj rozwalić. Donald! Goofy! Tak dziwne mi się wydaje, żeby zostawiali wszystkich właśnie tutaj na koniec dla nas. A keyblade? Zostawiają coś na... Fajny ten keyblade. Mamy nasz Ode Leona z też rewolwerkiem takim. Okay. Jak już mówiliśmy o tym, żeby mieć jakieś wyzwanie. Takie wyzwanie chyba szybko nam się trafiło. Szybciej mogłem o to prosić. Bo Roxas tutaj to zdecydowanie jedna z najlepszych walk całej tej gry. Ale też nie jest prosta. Czy możemy uczynić ją nieco prostszą? Nie wiem. Na razie po prostu zacznijmy sobie od skorzystania z naszego jedynego dostępnego limitu. Co nie było tragiczne, no bo obrażenia zadajemy całkiem ogromne teraz. Jednak, no właśnie. Mała miksturka nie daje nam wiele. Nie wiem, czego się spodziewać po tobie. Na razie przewroty wydają się być wystarczającą tutaj opcją, aby uniknąć tego jednego twojego ataku. Pamiętam, że tutaj mnie nieźle namęczyła ta walka. Możliwie najbardziej z całej gry, chociaż już tak bardzo tego nie pamiętam. A pamiętam to szczególnie tak bardzo dobrze, bo za każdym razem po przegranej musimy przez kilkadziesiąt sekund, jeśli nie kilka minut nawet, dobiegać z powrotem do Roxasa. Ale... ta muzyka jest po prostu czymś pięknym. Nie zaczynamy. Dobra, Roxas, jesteś możliwe moją ulubioną postacią z całej tej gry. Jednak jestem świadom, że jesteś w stanie zabić mnie w ułamek sekundy. Ty musisz być świadom tego samego, że ja mogę zrobić to tobie właśnie. Okej, to był taki atak. Ciężko wyczuć dokładnie. Co z tym trzeba zrobić? Tutaj myślałem, że mi się uda jeszcze oddać mu. Akurat nie wyszło. Dwa kombosy. To może być tutaj za dużo. Bałem się, że zdąży mi oddać. To jest najlepszy atak. I ten atak bywa... Co? Nie wiem, co się działo przez chwilę. Działo się coś bardzo niefajnego przez chwilę. To nie jest tylko całkowite maszowanie ciągle. Okej, przechodzimy w tani tryb. Wykorzystujemy coś, co potrafimy robić najlepiej. Soniczne ostrza. Nie. To wyszło bardzo ładnie. Okej. Sonic włączony. Żebyś tylko mi nie uciekł za chwilę. I nie zablokował mi możliwości jakiegoś fajnego robienia Sonika. A właśnie to robisz. Na wszelki wypadek się naeliksiruje, żeby nie przegrać teraz. Szczególnie gdy robi bardzo nieprzyjemny atak. Jeśli jedną kulą nas trafi, to może nas po prostu od razu zabić całkowicie wtedy. Nam się skończyły drive'y, jednak w każdej chwili mamy limit dający nam nieśmiertelność, jakbyśmy chcieli. I nie wiem, czy chcemy. Jednak... z takiego sobie w tej chwili skorzystałem. Okej. W takich momentach ta gra błyszczy najbardziej.
Who are you? Someone from the dark. You can't be Riku. Riku. I defeated a Riku once. You what? Tell me. Tell me why he picked you. Who's finally awake? Axel! Or maybe I have it wrong. Might be time to sleep. Soon we won't be able to talk like this anymore. Does that mean it's time for me to go back to where I belong? You know, I've been thinking about something Naminé said. Roxas, are you really sure that you don't have a heart? Is it possible that we all have one? You, me, her? Or is that just wishful thinking? I don't know. I can't just look inside. Yeah, I guess not. But I figure, if there is something in there, inside us, then we'd feel it, wouldn't we? And if so... No, never mind. Come on, don't leave me hanging. Sora will find the answer we're looking for. I know he will, because he's me. True enough. Thanks. Man, I miss the old times. Still got it memorized? The day we met, and you got your new name, you and I sat right here and watched the sunset. Yeah. This place is home. Me, Hainer, Pence, Olette, we've shared a lot of adventures. You'll see them again,
I know you will. Yeah. You're right. Well, I should go. Sora's waiting for me. Yeah, I suppose he is. Man, this is some good ice cream, huh? Take care, okay? Right back at you, buddy. You make a good other. You make a good other. Are you okay? What just happened? Gorsh, I don't know. You just disappeared. Then me and Donald had to fight some nobodies. Oh. He said he defeated Riku. Who said that? That guy in the black coat. But nobody can defeat Riku. Yeah, you're right. A black coat means Organization 13. He must have been trying to trick you. Yeah, that must be why we didn't see him. Huh? You must be tired, Sora. Come on. Let's just find a way to get into that castle. Już zapomnieliśmy, jak widzieliśmy Riku i Miku w strojach organizacji. Tak to trochę wygląda. Znaczy z Riku to cały czas nie mamy pewności. Znaczy my mamy, ale oni nie mają pewności, że to był Riku. Jednak no Mikiego absolutnie widzieliśmy w ubraniu organizacji. Więcej niż jednokrotnie. A jednak cały czas, jedyne co nam się kojarzy to organizacja z takim ubraniem. No cóż, niektóre rzeczy się nie zmieniają, jak widzę. A my nie wchodzimy do tej wielkiej lokacji na środku. A mijamy ją sobie. Aby znaleźć co? Dead end? Nie do końca. There's gotta be a path somewhere. A ty, Miku, skąd tu się wziąłeś? Tak raz jesteś, raz się nie ma. Ale w końcu Kairi się pojawia. Po raz chyba trzeci ją widzimy w tej grze. Albo czwarty. Czwarty dokładnie. What are you going to do with us? You're the fire that feeds Sora's anger. No. Sora's in danger because of me. Znaczy niekoniecznie przez ciebie. Tak bym tego nie określił. Bo zostałaś porwana, a potem kto cię porwał, to cię porwał raz jeszcze, a teraz ktoś inny cię porwie. Believe in yourself. Come on, hurry! Wiesz sobie, Znaczy w siebie bardziej. Ten Pluto to tak zabawnie, znikąd się pojawia czasami. Ale takiego wyglądu bazy organizacji bym się nie spodziewał. Ten wielki korpowieżowiec jak najbardziej, ale taka kosmiczna, latająca baza to coś bardziej szalonego. Jednak Kairi, na naszym Kiblejcie
zawsze możemy polegać. Ten miecz jest niezły, czy nie? Lepszy niż nasz poprzedni, tak? A dodatkowo miecz symbolizujący Roxasa, dwóch stających się jednym. Więc absolutnie, nim sobie teraz pogramy, nawet tylko i wyłącznie dlatego, że jest tak bardzo powiązany z najlepszą postacią z gry. I tak oto jesteśmy gotowi zabierać się za tą przepiękną lokację. Przepiękną, ale przerażającą zarazem. Przez to, jak jest całkowicie pozbawiona kolorów, całkowicie szara. A ze symbolami organizacji porozrzucanymi po różnych jej stronach. Kingdom Hearts z tyłu widoczne. Za nami zostawiamy to miasto, do którego mam nadzieję jeszcze kiedyś wrócimy w następnych odsłonach. Bo jakby nie patrzeć, jest to miejsce związane niesamowicie mocno z organizacją, a myślę, ich wątek będzie poruszony jeszcze mocno w przyszłości. Mówiąc o przyszłości, mam na myśli w jakichś prequelach na przykład. Chociaż nie wiemy, czy... Kompletnie ich zniszczymy w tej części, czy jednak jakoś przetrwają. Ten Pluto tak mi nie pasuje tutaj, tylko właśnie co się dzieje? Naminé. There you are. Naminé? Kairi, I'm afraid leaving is not an option. I'll take you to see Sora. You don't want that? I do. More than anything. But not with you around. If I had a heart, this would be where I'd die of laughter. Riku przychodzi. Didn't Roxas take care of you? You can take it from here, Riku. Riku? Riku, który ma taki sam wzrost, co tutaj ten typ. Wait! Riku, you're really here? I w końcu nadejdzie zaraz ten moment, którego oczekujemy, odkąd pierwsza część się rozpoczęła, bo tak naprawdę naszym celem od początku było uratowanie Riku i Kairi, tak? I na nowo, no, zjednoczenie się z nimi. I ani po pierwszej części, ani po wydarzeniach z Castle Oblivion, z Chain of Memories, ani troszeczkę się do tego nie przybliżyliśmy. I w końcu ten moment nadchodzi po tak długim czasie. A to ponownie przeciwnicy nawiązujący do Final Fantasy, do jakby klasy postaci z finali, tak? Czyli dragunów skaczących ze włóczniami i wbijających się z góry nimi następnie. Bardzo mi się podoba to, aczkolwiek cały czas ta mechanika uczenia się od nich ruchu, a następnie wykorzystywania go, żeby uniknąć, jest czymś dosyć dziwnym. A jesteśmy gdzieś dalej, prawda? Bez jakiegoś dźwięku, że okej, dojechałeś na przykład, czy czegoś w tym stylu. To akurat wiemy za każdym jednym razem, że to nie jest mapka, wow! No to nieźle. Raz w życiu coś innego znajdujemy w takiej wielkiej skrzynce. I jeśli chodzi o przedmioty tego typu, jest to jedyny, który jak na razie mamy. Tylko za co chcemy zamienić? No, zdecydowanie za to, które dawało nam 3, to daje 6 i jest to obiektywnie większa ilość. A to mi wygląda na coś wielkiego. Przypomina to troszeczkę taki tron, ale chyba nim nie jest. Jak wydawało się to bardzo płaskie z daleka. Sora, you've done well. Where's Kairi? Who knows? I expect she's catching up with her friend from the darkness. What do you mean?
She doesn't need you anymore. I'm supposed to believe that? Well, you don't have to. But you can believe this. Organization 13 has no further use for you. Just look there. Our Kingdom Hearts. Thanks to you, we've collected countless hearts. Can you hear their euphoria? Now all they need is one more helping from the Keyblade Bearer. We got a friend! But Kingdom Hearts! Sora! Sora, it's really you! Kairi! Huh? You leave Sora alone! Kairi będzie razem z nami walczyć tutaj? To by było coś dobrego, ale... Sora! Ale niestety nie. Take it. Albo jednak tak. This time, I'll fight. You know Sora's completely hopeless without us. Come on, Riku! Nie wiemy dokładnie chyba, co się z Riku stało. Dlaczego przejął formę Ansema. No wiemy, że był jakby połączony z nim bardzo, więc to musiało mieć z tym związek bardzo. A was się tutaj nie spodziewałem. Całkowicie. Czarownica i Pizzu tak bardzo na nic, od czasu już się pojawiają dla nas, ale... Chyba w większej historii. W porównaniu z organizacją są kompletnie. Kinda nice, I guess, but what about all the Heartless? Oh, this in-between world, it's way too close to the darkness. They ain't gonna listen to us here. Once again, you underestimate me. Wiemy, że jak Riku walczył z Rock Sasem i gdy przegrał wtedy, to jeszcze wyglądał jak Riku. Więc jakoś po tym musiała mieć miejsce ta transformacja. Ale co najważniejsze, tak? No, nieważne jak wygląda. Ważne, że to cały czas jest Riku. Ważne, że mamy tutaj Kairi. Mamy tutaj Mickiego, mamy tutaj Donalda, Goofiego, nawet Pluto się znalazł. Jesteśmy my. Jest Maleficent, jest organizacja, jest Pete. Wszyscy, absolutnie wszyscy w jednym miejscu się zbierają. Nie licząc postaci finalowych, ale ich finał, powiedzmy, historii już mieliśmy wcześniej. Nawet Aaron tutaj wskakuje. Nie. Tak wyglądał. Ale jest to tylko, albo aż... Diz. Cześć? Znamy się? Chyba się znamy. Miki przynajmniej myśli, że się znamy. A Diz myśli, że się znamy? It's been too long, my friend. Diz, zdecydowanie. Ansem the Wise. Myśli, że się znamy. Why didn't you come to me before things got so bad? Xemnas, the organization superior, is the nobody of Xehanort, my foremost apprentice. The burden was mine to bear. Is that all? I won't deny there was more. I was obsessed with thoughts of revenge. My apprentices stole everything precious to me. My research and my pride. I can't help you with revenge. I know. Riku's told me 1,000 times. Where is he? He must be with his friends by now. Riku was a great help to me. I found him wandering the darkness after you and he lost track of each other. Gosh, we didn't lose each other exactly. Riku left, well, because Xehanort's Heartless was still inside his heart, troubling him. And he sure must have been suffering. But what I don't understand is why he looks like that now, when he's still Riku at heart. I am to blame. When I met Riku the first time, he still had the appearance of a boy. Probably because he had such a strong heart.
I asked him to find a young man named Roxas from Organization 13 and bring him to me. When I told him it would help Sora awaken from his slumber, Riku left without a word. He fought Roxas, and I can only surmise Riku lost that fight. Riku must have realized then, to fight in the realm of darkness, he would have to immerse himself in that same darkness. And when he did, you saw what became of him. When Riku brought Roxas back to me, he was introducing himself as Ansem. If that was what it took to awaken his friend, he was ready to live in darkness. Riku was the victim of my revenge. Oh, how my heart ached. I could only laugh to hide my shame. I guess it must have been after that when I saw Riku again. He said he wanted to help Sora, but he made me promise. Promise that Sora wouldn't ever find out about what happened to him while he was out in the darkness. My friend, the time has come. I must make amends to these young people. Gra pięknie potrafi łączyć poważne, emocjonujące rzeczy z tutaj tym, jak sobie idzie z wielką. What's going on? Wyglądająca trochę jak zabawkowa, ale bazooka czy laser tutaj. Cokolwiek magicznego miał, jakaś wielka, magiczna, potężna broń, która... Ansem chce użyć. Have you been a good boy? Show yourself! Oh, it sounds like you haven't. Sora! Roxas! Roxas? Hey, did he just call me Roxas? You've really put Organization 13 in a pickle. I guess that must be why the Keyblade chose you. But man, did it pick a dud this time. You don't look like you're half the hero the others were. Are you done rambling? Rambling? As if. All I'm trying to tell you, traitor, is that your time is up. Here he comes! I się zaczyna. Druga z najbardziej pamiętnych walk tej gry, koło tej z Roxasem. Ta jednak z innych przyczyn, bo jest ona całkiem szalona. Jak też widać po tym, jak koleś wygląda z tym jednym okiem, tak? Jest snajperem i nawet jego wygląd to bardzo nam podpowiada. Mega! Udało się? Chyba się udało. I wydaje mi się, że to była dla mnie za pierwszym razem, jak tą grę przechodziłem. Właśnie jedna z dwóch najtrudniejszych walk z salusieńkiej gry. I pamiętam, że koleś nam męczył mnie szalenie mocno. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Bo jakoś się do tego kompletnie nie przygotowywałem. Ale jest to walka strasznie, strasznie fajna. Z tym właśnie, że mamy gościa, który pistoletami walczy. Pistoletami, które potrafią zamieniać się w... Właśnie... Zaraz. Walczy pistoletami, które zamieniają się w broń snajperską. I też jego wizerunek tutaj mega dopełnia to wszystko. Tak jak my możemy dopełniać jego twarz i jego własnymi pociskami, odbijając je w jego stronę. To jest piękne. Uwielbiam strasznie w tej grze, jak możemy pociski wrogów odbijać w tej walce i jeszcze jednej walce, która później będzie. Pociski po prostu z pistoletów, tak, odbijamy.
Jesteś w tym bardzo, bardzo fajnego. Jak na razie ja sobie po prostu klikam, trochę bezmyślnie, i na razie wychodzi, i skoro wychodzi, to też, no, skoro działa, to nie zmieniaj, tak? I będę się tego właśnie stosował na razie. Mieliśmy opcję odbicia jakiejś potężnej tutaj broni, więc zaraz postaram się właśnie to zrobić. Kilka razy, ale chyba trochę na razie za mało. Teraz jednak nie dali nam kolejnej opcji na odbijanie tego. Nie. Dzięki, Donald, dzięki. Robisz naprawdę fantastyczne rzeczy. Spróbuj to odbić zaraz sobie. Teraz będzie ciężko, ale możemy go bić po prostu sobie dalej. Połowa życia mu zabrana. A on nawet nie próbował robić czegoś ciekawego, oczywiście. Głównie za sprawą tego, jak bardzo dostajemy pomoc od Donalda. Jak bardzo nam jest pomocny. Jednak zapamiętałem tą walkę jako mega angażującą, w której się dużo dzieje i ciężko nadążyć za tym, co się dzieje. Jednak jak na razie, no, nic takiego właśnie nie ma miejsca. To nie wychodzi najlepiej. Damy radę się wyleczyć? Damy radę się wyleczyć. To jest bardzo niefajne, co robisz. A ja many nie mam nawet, żeby coś ciekawego z tym zrobić. Okej, koleś, bardzo nie podoba mi się, co... Co robisz tutaj? Okej, udało mi się dobiec do takiego stanu. Jestem w stanie sobie naprawdę uniknąć tego, bo już kompletnie mi zaświtało, jak powinno to się robić. Jednak jako, że mamy na to sposób, który pozwala nam praktycznie za darmo sobie uniknąć takiego ataku, to myślę, jest to równie ciekawy sposób na rozwiązanie tego problemu. I teraz tylko, gdy kolejnym razem taka sytuacja wyniknie, no to będziemy mogli... Tak wiem, że tu jesteś. I co robisz teraz? Wracasz do strzelania ze swojej snajperki. Co jest akurat prostym, ale satysfakcjonującym atakiem do unikania. I takim po prostu fajnym. Może ta scenka, kiedy później nic się po walce nie dzieje, nie jest taka fajna. Ale wiadomo, o co chodzi. Udało się niesamowicie dużo zrobić, zanim pierwszy atak desperacji wykonał. I teraz po prostu możemy go męczyć pod koniec tego. Raz, dwa, trzy. Miejmy nadzieję, że od razu druga strzała podleci nam pod ręce. Cztery, pięć, sześć. Nie robi mu to wiele, ale... Ale on robi znowu to. Nie wiem, pokazałbym z chęcią, jak to się unika normalnie. Ale też wydaje mi się, że to jest równie ciekawy sposób na zrobienie tego. Czyli użycie limitu, żeby tego uniknąć, tak? Ta gra na to pozwala. To stoi u podstaw po prostu tego systemu walki. Więc myślę, jest to jak najbardziej fair, żeby ze czegoś takiego w tej walce właśnie korzystać. Teraz jeszcze trzy takie, jak tylko tamto do nas podleci. I teraz tylko kolesia dobić właśnie, robisz znowu to, więc postaram się zrobić to tak jak trzeba, ale mając pod ręką... Ja wiem. Jak raz nas trafi, to nie żyjemy, bo jak jedno nas trafi, to wszystkie nas trafią. Jednak no jest coś fajnego w uniknięciu tego w sposób uczciwy. Jest to jeden z fajniejszych naprawdę ataków do unikania w tej grze. I chyba dokończymy go tutaj bardzo ładnie jego własną bronią. Raz, dwa, trzy. Tak jeszcze rozkminiam, czy zrobić coś ciekawego na koniec, czy po prostu go rozwalić. Fenomenalna walka. Koło tej z Roxasem są to cudownie zaprojektowane walki. I dają mega zabawy i satysfakcji ze przejścia ich. Nawet jeśli obie tutaj przeszedłem w najbardziej tani sposób, ale... Why did you call me Roxas? To jest równie fajne, gdy wykorzystujemy to, co gra nam daje. Hey, hold on! Sure, it's tiny!
Uh-oh, they need our help. Sora and Riko are together. We have no part to play here. Gee, I wonder if Riku will ever change back. Riku chose that form so he could use the power of darkness. It won't be easy. Ale szczególnie gdy już mówicie to w czasie rozmowy, no to... Mówicie, że jest to pewne, Kyrie, że stanie się to szybciej niż później. Tak spoilerują sami. Trochę brzydko. Bo za każdym razem, gdy postacie coś tak mówią: o, jak szkoda by było, gdybym cię stracił. I postać umiera w następnej scenie. Oj, odcinek serialu skupia się na jednej postaci i mówi o tym, że no, sprawia, żebyśmy ją bardzo polubili. Pod koniec ta postać umiera, no. Takie oczywiste rzeczy, kliszowe bardzo. Potrafią być to czasami całkiem denerwujące, jednak no... No mówią coś oczywistego, my wiemy, że to już jest oczywiste, nie byłoby to dla nas niespodzianką. Jest to naszym celem i... Jakby nie patrzeć, to się i tak stanie, więc tutaj nie mam wiele przeciwko, ale no sami tak to. No, ciekawe, czy to się kiedyś stanie, coś co na pewno się stanie. Kingdom hearts, rejoice and feast on these hearts we offer. Shine your pale light on this empty realm. Share your power with all nobodies. Xemnas, is Kingdom Hearts ready? Very soon. Then I can end this charade? Indeed. How I've waited to hear that. Zawsze jak go widzę, to tak się przyglądam temu X-owi na jego twarzy, że jako jedyny z organizacji ma takiego. Tiny, you are great! Oh? Taki człowiek z X-em. Na twarzy. You are different, Kyrie. But I'm just glad you're here. You and Riku never came home, so I came looking for you. I'm sorry. This is real. Wait, Ansem! I mean, Xehanort's heartless. I never thought for a second that I'd ever see you again. Just thinking about all the things you did makes me really mad. But... Ktoś mu przerwie może? Nie? But you saved Kyrie, right? I have to be grateful for that. Thanks. Nie? Końcu. Riku, don't go! Huh? Oh? Kyrie, what did you just say? Riku. I'm no one, just a castaway from the darkness. Sora, come here. Say something to him. Here. You'll understand. Close your eyes. Riku! It's Riku. Riku's here. I looked for you. Come on, Sora. You've got to pull it together. I looked everywhere for you.
I didn't want you to find me. But it was him that was helping us, wasn't it? Huh? Those clues we kept finding, that must have been Riku. I was starting to worry you guys weren't ever going to catch on. Sora never did pick the brightest friends. What do you mean by that? Why didn't you let me know you were okay? I told you. I didn't want to be found. Not like this. I couldn't. I fought with Ansem, with Xehanort's Heartless. When it invaded my heart and I won. But to use the power of darkness, I had to become Ansem myself. Does that mean you can't change back? This battle isn't over. And until it is, I still need the power of darkness. Then, let's finish it. You're still Riku, no matter what. So how about it? Think we can handle one last rumble together? The king's waiting. Yeah, let's get going. Udało się w końcu połączyć naszą tutaj trójkę po tylu godzinach, tylu latach starań, przez wszystkie wydarzenia z jedynki, przez te wszystkie wydarzenia z Chain of Memories, nie udało nam się w ogóle zbliżyć do tego. I dopiero teraz, na sam koniec trzeciej części, ten moment nadszedł i teraz jak jesteśmy wszyscy razem, jest Ansem, ale ten Ansem, dobry Ansem, chociaż ten Ansem też jest dobry Ansem. I nie taki dobry jest tamten Ansem, bo jakby nie patrzeć, no chciał pogrążyć świat tylko dlatego, że był żądny zemsty. Ale jesteśmy wszyscy, jest Maleficent, jest organizacja, jest nasza trójka, dwie nasze trójki, jest Naminej, jest Roxas z nami. Właściwie Naminej, co z tobą? Dobre pytanie. Jesteśmy wszyscy i stało nam tylko rozwalić resztkę, ale właśnie, nie tylko Xehanort, ale koleś z niebieskimi włosami, z nieznanym nam imieniem, z X-em na twarzy. What's this gadget for? Twarz X na przykład. It's a device to reclaim kingdom hearts and encode it as data. Not sure I get it. Mieliśmy chyba okazję. I do not claim to know the outcome of this venture either. No i Piotr Maleficent, tak? Hearts are unpredictable. Robi. Ambitny plan, który chyba nie ma prawa zadziałać. Sam nie do końca rozumiem, co miałeś tam na myśli, ale nie wydaje mi się, żeby mogło to być skuteczne. A co wy mi tutaj sugerujecie? Mamy zniszczone tutaj groby członków organizacji, których mieliśmy okazję już pokonać. Oraz jeszcze aż trójka na nas czeka. Klucz przeznaczenia świeci się na niebiesko, aczkolwiek też jest tutaj zaznaczony. Co to oznacza, że wszyscy na czerwono zaznaczeni nie żyją? Jednak znaczek Roxasa wskazuje nam, że cały czas żyje. W naszym sercu żyje. Nie ma sensu zapisywać. Zacznijmy po kolei. Hazardzista. Też nawiązanie do kolejnej z klas postaci finalowych. What's that? It's the King and Diz. I mean, jak wielu Ansem the Wise. Z tej trzynastki. They must be higher up. We better hurry. Kolej jest całkiem interesujący. Nie z charakteru może. I'd rather we just skip the formalities. Rozwal go, zanim czas się skończy. First to run out of time is the loser. Ale jak zginiesz, to też nie żyjesz. Co się obu nas tyczy. Co ty kombinujesz tutaj? Zamienił nas w kostkę. Cały czas możemy skakać jako kostka. Ale jak mam się wydostać z tego? To mi się trochę nie podoba. Weź mnie po prostu zabij tutaj, bo to jest porażka jakaś. Wydostaliśmy się, ale to było strasznie dziwne. No zacznijmy od czegoś takiego. Mamy tutaj w tym wypadku tylko i wyłącznie jego pasek czasu.
A Zadyrowia tutaj nie widzimy. I forma limitu, póki jeszcze możemy z takiej skorzystać. Ciekawa walka, bo tak czy siak będzie ona trwała całkiem długo. Ale musimy mieć po prostu przewagę jakby nad nim w momencie, gdy czas się skończy. Ciekawy pomysł bardzo. I co jest mniej ciekawe, to to, gdybyśmy byli znowu kartą, bo to jest przerażająca sprawa. I absolutnie nie chcemy nigdy więcej do tego dopuścić, bo no tracimy całkowicie wtedy możliwość robienia czegokolwiek. Z drugiej strony, patrząc na to, jak to teraz wygląda, no to równie dobrze moglibyśmy... Tutaj jesteś, ja wiem. Co ty kombinujesz? A wydaje mi się, że to była ta karta, dobra. Jak normalnie takich pamięciówek nie jestem fanem, tak tutaj bardzo ciekawie było to rozkminione. Mamy drive'y naładowane jednak, nie wiem czy wystarczająco takich, żeby coś fajnego wykombinować. A no teraz jak najbardziej, jednak zacznijmy sobie od tego. Wydaje mi się to na tą sytuację akurat całkiem sensowna rzecz, niestety dosyć szybko się skończyło. I teraz możemy przejść znowu do limitów. Teraz, gdy nasz pasek many jest taki duży i pozwala nam robić to aż 3 razy za jednym razem, za jednym użyciem tego, jest to mega, mega fajna rzecz i dużo jakby pewniej używa mi się tego, gdy wiem, że nie będzie to tak bardzo zmarnowane i będę mógł z tego zyskać sobie więcej. No jak na razie, koleś, nie robisz mi wiele, bo nawet jeśli faktycznie... Dobra, przepraszam, nic nie mówiłem. No tak naprawdę teraz moglibyśmy po prostu doprowadzić do tego, że czas się skończy. I byłoby po wszystkim. Nie mogę niestety tutaj limitu użyć, mimo że powinniśmy być w stanie. A cały czas, no wiele wyjaśnia, że cały czas formę mamy. A jak mamy formę, no to gość zakończymy. Dziwna walka, bo tak po prostu sobie się wygrała sama. Ale pomysłowy motyw. Jak na razie nie było złej walki z organizacją. To nazwałbym ok, jak na przykład walkę z tancerzem, gdzie obie te walki są mega pomysłowe, jednak nie były mega trudne. Gdzie Roxas? That's Sora! Snajper, jakkolwiek się nazywał, byli naprawdę fantastyczni. To jednak nie koniec? You okay? Yeah. No worries. Let's keep moving. Z tym się uporaliśmy. Roxasa, promień życia cały czas się świeci. A nasz cel następny to kto? No koleś ubrany na niebiesko, znaczy koleś z X-em na czole i na głowie, właściwie na twarzy. I niebieskimi włosami. I wydający się być blisko czoła organizacji, tak? Pod władnym Zeanorta, ale... Only you could have made it this far in one piece. Roxas. Ale na takim drugim miejscu. That's really getting old. Yeah, he's Sora. Nie masz czegoś mega charakterystycznego w twoim wyglądzie, co by wskazywało nam, jak będziesz walczyć. Chyba że jednak jest to miecz różdżka. Takie dwa w jednym. Albo po prostu wielki miecz. Nie wiem, czy jesteśmy naładowani. Jesteśmy jak najbardziej naładowani. Nie ma bardzo dodatkowych zasad ta walka. Poza tym, że może być ona trudna. Jednak mogę na razie jeździć na jego broni. Okej. Łap jeszcze raz w takim razie za nią. I zaraz zginiemy sobie. Więc tak, jest to mechanika wykorzystywana przy... Weźmy te limity, bo bardzo mi się podoba... Aha, nie, tak nie miało być. Teraz najgorsze jest, bo nie możemy się leczyć, więc jeśli przegramy w tej formie, no to będzie po prostu nasz koniec. Plus mamy takie dziwne kombosy czasami, które jak się zaczną, to nie możemy się z nich wyrwać. Cały czas w tej formie zadajemy niezłe obrażenia i mega szybkie kombosy robimy. Jednak zawsze jest ten strach, że po prostu w pewnym momencie możemy przegrać i nie móc zupełnie nic na to poradzić. A po prostu goofy lecisz. To jest taka pewna umiejętność, która zabiera
może nie cały pasek życia dla przeciwnika, ale całkiem sporą jego ilość, szczególnie w połączeniu z tym, że się odpalił i nie daje mi teraz nic zrobić. Łapiemy za to. Pozwolisz mi? No nie do końca. Nie do końca tym razem wyszło. Łapię jeszcze raz za niego, czy nie? No dobra, 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 dobra. Rozumiem sugestie, że bez miecza będzie ciężko. Bardzo usatysfakcjonujące jest unikanie jego ataków w tym czasie. Możemy? Możemy, nareszcie. Żyjemy. A coś się dzieje z tobą. Nie wiem, co koleś kombinowałeś teraz. Wiem, że jakoś jesteśmy teraz szalenie mocni. Gdy Soras potrafił nam... Soras? Roxas potrafił nas zabić w sekundę dwoma atakami. Tak, tutaj ci członkowie organizacji umierają niesamowicie szybko jak na razie. Jakiś mieczyk mi oddasz? Oddasz, więc to jak na razie tutaj jest bardzo wyraźna sugestia, żeby teraz to właśnie robić. I nie maszujmy tutaj tego przycisku. A dalej to robimy? Czy co teraz robimy? No ja mogę sobie Goofiego wyciągnąć, ale zachowam go na jakiś bardziej potrzebny moment, skoro pozwalasz mi się niszczyć. To ja będę to wykorzystywał. Mamy kilka opcji. Możemy zamienić się w specjalną formę. Możemy poprosić Goofiego o pomoc. Chociaż patrząc na to teraz, co się dzieje, nie wiem, czy cokolwiek jest konieczne. Łapię ciebie. Jeden raz. Mam nadzieję, Donald, że zaraz będziesz służył pomocą. Jesteśmy bardzo blisko końca. Łap go. Właśnie. Nie robi to niesamowitych obrażeń, więc nie wiem, czy w ogóle warto. Ale jak na razie nie musimy robić wiele w tej walce, więc ja faktycznie... Dawaj, Goofy. I razem go sobie wspólnymi siłami wykończymy. Albo pozwolę to zrobić tobie, jeśli gra się zgodzi, a się zgodziła. Dziękuję. Kingdom Hearts. Where is my heart? I don't get it. Why has everybody been calling me Roxas? Because, Sora. Roxas is your nobody. My... nobody? But that's crazy. I never turned into a heart... Oh... Right. It was when you came to rescue me. Remember? Xemnas was the one who found Roxas. He could use the Keyblade because he was your nobody. That's why Xemnas brought him into the organization. But Roxas betrayed them. After that, I fought him because I thought it would help you wake up. I lost. But the next time we met, I made sure I was the stronger one. You quit! Come on, Sora. I thought you were stronger than that. Huh? Get real. Look which one of us is winning. So it's true. You really are his nobody. Guess Diz was right after all. What are you talking about? I am me. Nobody else.
many times do I have to beat you? All right. You've left me with no other choice. What? I have to release the power in my heart. The dark power that I've been holding back. Even if it changes me forever. I have accepted it. Diz, he could feel Sora. Oh, he told you how he felt, did he? Ridiculous. And nobody cannot feel anything. If he had met Sora, things might have been different. Maybe I didn't need to fight him after all. I think he left the organization because he really wanted to meet you. Roxas. I wish I could meet him too. All right, let's go. Answer? Coś chyba mały laserek. Nie, nie działa. I'm a fool. I spent years studying the workings of the heart. Yet it seems I still haven't learned a thing. What do you mean? The process of encoding hearts is incalculable. The inhabitants of my Twilight Town were data created from real hearts. I was convinced that they would think and behave the way I had envisioned, but I couldn't have been more wrong. A heart is so much more than any system. I saw it when Roxas and Kairi crossed paths. I knew, but I was too stubborn to accept it. It's always the same. I try to wrap my mind around things my heart already knows, only to fail. While I was trying to bring Sora back, I had so many plans in store. But once Sora was an acting force, they fell apart. All my research amounted to nothing compared with that one boy's heart. Ansem, I'm ashamed! All the more proof that hearts cannot be contained by data. Run, my friend! It's going to self-destruct, and anything could happen. What? Your Majesty! Sora, the rest is up to you. And Roxas, I doubt you can hear me, but I am sorry. Ansem! My heart is telling me what I must do. Please allow me to do what it says. No! Riku! His heart's decided. We can't change that. I was wondering, who would dare interfere with my Kingdom Hearts? And look, here you all are. How convenient for me. Ansem the Wise. You look pathetic. Have your laugh. I deserve as much for failing to see you for the fool you are. Students do take after their teachers.
Only a fool would be your apprentice. After all, none of this would have happened without you. You are the source of all Heartless. It was your research that inspired me to go further than you ever dared. I admit, my disregard brought chaos to more worlds than one. But what were you seeking? You erased me from the world, only to take my name and continue research better left forgotten. Is this the answer you've been looking for? All that and more. I'm carrying on what you yourself began, and I'm creating a brand new world, one heart at a time. I thought you'd praise me, but all you ever do is hold me back. I understand, though. Unlike me, you have a heart, and you're powerless to control it, consumed by the jealousy you feel toward the student who surpassed you. Xehanort, foolish apprentice of a foolish man. You have surpassed nothing, only proved how little we both know. We may profess to know the heart, but its essence is beyond our reach. We're both ignorant, as oblivious as when we began. I'm afraid that any world you try to create, any world of yours, would be an empire of ignorance. That is why you and your creation are destined to fall. We've said enough. Rico, you know what to do. Who is Rico? King Mickey, my friend. Forgive me. Farewell. Riku! Riku! Wow! Riku! Riku. Ansem did say anything could happen. Albo Riku, jak Ansem go nazwał. Riku, you gonna take that off? Oh. What was that? His eyes couldn't lie. Lie? And just who were you trying to fool? Huh? Huh? Myself. Riku, come on, man. Why did you try to do so much on your own? You've got friends, like us.
Have you forgotten? I'll tell you why. Because I'm not a total sap like you. Say that again! What should we do, Riku? We must defeat Xemnas. He's the organization's last survivor. Right. Come on. No tutaj akurat nie odmówię temu. O, już po prostu czekał na moment, kiedy... No musi kiedyś taki moment nadejść, tak? Będzie Sora, Riku i Kairi w jednym zespole. Nie wiem kiedy jeszcze, ale na pewno kiedyś coś takiego się pojawi w tej serii jeszcze. Czy w tej grze, czy nie? Zobaczymy. Aha, takie coś. Jakkolwiek działa. Mapa przynajmniej nam sugeruje, mapa wie dokładnie, gdzie powinna nas tutaj wysłać. Ostatnia lokacja przed nami. Mamy nobody snajperów, tak samo jak właśnie. A tamten koleś, nie wiem czy Zaldin, Jaldin, Haxin, jakkolwiek tam się nazywał. No to mamy tutaj też podobnie działających hard... nobody, tak? Sora, Riku! I będzie Kairi z nami, czy nie? Znaczy no cały czas jest, ale... Ja wiem. Mamy deszcz serc, mamy deszcz bez serc. There's gonna be no end to this. Together we can stop them. We come from here. Leave these creatures to us. But there's no way we could take them all. I will be sending them after Xemnas. Or perhaps you would rather fight them yourself. Frankly, my dear, I'd rather run! Off with you, then. Well, if it ain't the boat boy king. Time to weigh anchor, Captain Pete. What, like abandoned ship? I don't think so. Sora, your majesty, do not forget, when I've destroyed them all, this castle shall be mine! Now looky here. Opportunities like this don't come along every day, you know. Bring 'em on! We gotta hurry. But... They're doing what their hearts command. We can't interfere. Znajdujemy pomoc w najmniej oczekiwanym miejscu. Ponownie! Maleficent przychodzi nam z pomocą. Ale tak to jest, gdy ma się wspólnego wroga, jakby nie patrzeć, tak stare dobre powiedzenie, że wróg twojego wroga jest twoim wrogiem? Nie wiem, jakieś takie... To już to! To już w końcu ten moment. Xemnas? Oh, my kingdom hearts. Ruined. Jesteśmy tu po to... I have to start all over again. Żeby cię zrzucić z tej wieży? To by był ciekawy. Warriors of the Keyblade, go forth and bring me more hearts. No! Denizens of Light, answer this. Why do you hate the darkness? Huh, we don't hate it. It's just kinda scary. But the world's made of light and darkness. You can't have one without the other. Because darkness is half of everything. Sort of makes you wonder why we are scared of the dark. It's because of who's lurking inside it. Then allow me another question. You accept darkness, yet choose to live in the light. So why is it that you loathe us who teeter on the edge of nothing? We who were turned away by both light and dark, never given a choice. That's simple. It's because you mess up our worlds.
That may be. However, what other choice might we have had? Just give it a rest. You're nobodies. You don't even exist. You're not sad about anything. Very good. You don't miss a thing. I cannot feel sorrow. No matter what misery befalls the worlds, no matter what you think, what you feel, or how you exist. Guys! Dobra, zaczyna się strasznie dziwnie. Bo zostaliśmy właśnie przeniesieni do innej rzeczywistości? Idę, tylko powiedz mi, gdzie ty jesteś? Ja zaraz zostanę tutaj rozsadzony. Closer do czego mam podejść? Bo ja ciebie trochę nie widzę nigdzie. Tutaj mam podejść, okej. Nie zauważyłem, kiedy poleciałeś w ogóle na szczyt. Wow. Nie spodziewałem się, że ktokolwiek będzie walczył tutaj lightsaberami. Ale w końcu Disney to Disney. Daj spokój. Jesteśmy sami, więc możemy korzystać co najwyżej z drive'ów, jak sobie je naładujemy. Mamy nasz limit 1, ale to taki, który mamy co najwyżej na moment, kiedy będzie faktycznie słabo z nami. Jako taka ostatnia deska ratunku. Na razie, jak to zwykle bywa ostatnimi czasy, po prostu sobie... Gdyby jej przez ścianę, to nie fair trochę. Możesz przyjść do mnie, nie? Aha, teraz przyszedłeś do mnie, jak ja poszedłem do ciebie. To sprytnie. Na razie po prostu się bijemy. Mamy super drive'y naładowane, ale szczerze mówiąc, jako że nie mamy pomocy przy sobie naszych towarzyszy, czyli kogoś, kto mógłby nas ładnie wyleczyć, no to właśnie te drive'y i limity są świetną opcją do tego właśnie. Jakie takie specyficzne leczenie. O właśnie. Mamy pełne życie, które nam zostaje nawet jak po tym jak się skończy nas dana forma. A raczej nie ma na co czekać, tak? Mamy trochę przedmiotów, ale nie chcę ich na pewno na coś takiego tracić. Nie pozwolicie mi z limitu skorzystać w tej chwili. Przynajmniej te twoje miecze świetlne są naprawdę tragicznej jakości. A może przesadziłem, może nie takiej tragicznej jakości. Jest trochę kiepsko. Mogę? Szło tak świetnie. Aż do czasu. Nie mamy też many. Tylko chciałem sobie tutaj się pobawić. Dziwne to jest, co robi za pomocą tej magicznej tarczy ściany. Tak naprawdę nie rozumiem, co stara się nią osiągnąć. Tak nas blokuje. Blokuje nam opcję zrobienia uniku. To ciekawy pomysł. No cześć. Ohoj. A to mu akurat chyba wyszło nieźle. Ale... No drive'ów sobie raczej nie naładujemy już, jednak jesteśmy blisko końca. Jeśli koleś nie ma tutaj desperackich umiejętności, powinno być bez problemu. No ja użyję sobie tego. Mimo tego, co on robi w ogóle, jak szaleje, to i tak nasze ataki mają pierwszeństwo. Ładnie, jednak no wiemy, że to dopiero początek, tak? W Chain of Memories chyba nie przesadzili jakoś mocno. Ta walka finałowa miała jakieś dwie fazy, czy trzy. Nie to co w jedynce, gdzie mało ich 30. Tu się spodziewam, też myślę coś koło 30. Sora! Where are you? To na razie była rozgrzewka, gdzie obaj byliśmy w innym świecie, to słowem. Sora! Answer me! You're okay!
Yep. Where's Xemnas? Hear me, Kingdom Hearts. It seems we must begin anew. Ah, but know this. I will give to you as many hearts as it takes. Mark my words. You can no more be complete without me than I without you. Heed me, Kingdom Hearts. Lend me your power so that we may be complete. The power to erase the fools that hinder us. Xemnas! No! Hearts quivering with hatred. Xemnas! Don't! Hearts burning with rage. You'll never win! Hearts scarred by envy. That fool Ansem said the heart's true nature was beyond his understanding. But it's not beyond mine. Hearts are the source of all power. Xemnas, you can't hide from us! We're not gonna let him get away now! Look at that! What's going on? Kingdom Hearts! Let's go. Xemnas must be inside. The worlds gave us this doorway. They want us to be the guardians of their destiny. Mm. Once we go through, there's no turning back. It's victory or oblivion. So, Sora, are you ready? Nie mogę odmówić. I nie mogę zapisać, bo damy radę bez tego. Sami idziemy? Nikt nie pomoże? Trochę kiepsko. Ja rozumiem. I chyba jestem całkiem gotowy, aby w końcu to zakończyć. We trójkę, to by było w sumie piękne. Tak głupio zostawiać Donalda i Goofiego. Jednak no, tych władców ostrza. To całkiem... Get ready, Xemnas. It all ends here. Aby to zakończyć. Jak tutaj Sora również wskazuje. Okej, wszyscy lecimy. I latać to zaraz zaczniemy. So, it seems your hearts have led you to obliteration. Perhaps it doesn't pay to be too loyal to one's heart. I will have to be sure and remember that. No, we can take him on our own. Już tutaj myślałem, że Mickey nam pomoże w takim wielkim końcu, wielkim finale. Jak się okazuje, musimy to zakończyć taką drużyną, którą bardzo dobrze znamy, oczywiście z dodatkiem Riku. Co zdało się wcześniej, nie wiem co Sora zaczynał mówić, bo tak trochę przerwał w trakcie. Ciekawa winda. Jeszcze więcej tego. Nie mam absolutnie nic przeciwko. Nie wiem, czy wspominałem tam kiedyś, może zapomniałem o tym pewnie, że ta gra potrafi być całkiem widowiskowa. Ale no, nie wiem, chyba potrafi, tak mi się coś kojarzy. Co się dzieje właśnie? Cylindry? Ładowanie? Lewy, prawy? Gdzie te cylindry całe? Co jest grane? Mamy sesję wspólnie z Riku. To sobie chyba nie najlepszy moment wybraliśmy na nią. Chociaż też nie mogę. Myślę, że mogę narzekać. Myślę, że jak najbardziej mogę narzekać, bo tak walczymy z nikim.
piękny atak, który będziemy mogli używać całkiem często. Więc nie ma na co narzekać, tylko dlaczego dopiero teraz przeciwnicy wrócili? Robiliśmy ten atak i oni sobie czekali sprytnie, aż go skończymy. Goście. Ale my również dostaliśmy kolejną opcję zrobienia sesji. I teraz, gdy mamy przeciwko komu ją zrobić, to może jakoś ciekawiej, co wyjdzie. A może właśnie nie, bo znowu nikogo nie ma. Jest to przepiękny atak, jednak no, gdy nie ma się na kim go wykonać, to jest troszeczkę kiepsko. I dopiero teraz się zaroiło od przeciwników, no to fantastycznie. Ale tak to działa, że przeciwnicy, których pokonamy, odrzucamy ich właśnie w te cylindry. Czy mogę w każdej chwili przeskakiwać sobie pomiędzy nimi? Tego nie wiem. Jak najbardziej mogę. Nie wiem, czy jest sens, żeby to robić. Na razie jednak jest to skuteczny sposób na to. Więc zaraz powinniśmy być w stanie, zanim to się naładuje, prawy cylinder sobie oczyścić. Nie mają chyba przeciwnicy nawet pasków zdrowia. A nasze kombosy ich odrzucają w to. Że co, że 10 sekund? Że 10 sekund na to, żeby uciec? No to ja mogę. Dobra, wszystko rozwalone. Możemy znikać. Nie wiem, co tutaj się dzieje dokładnie. Rdzeń. W tarczę jego musimy uderzyć jak na razie tylko. Co ta twoja aura, Riku, robi? Jestem bardzo ciekaw. Coś takiego. Mamy opcję, sesję robimy. I jest to niezłe. Czy na jednego przeciwnika, czy na wielu. Możemy latać cały czas, jak tylko, gdzie tylko chcemy, w czasie, gdy tego używamy. Co jest całkiem piękne. Jak atak ostateczny zadziała. No i siedzi na tronie. Ale czy to jesteś ty, czy to jest kto? To jesteś trochę ty, a trochę to nie jesteś ty. Więc właściwie to co dokładnie? Czym ty dokładnie jesteś? Nie wiem, ale wiem, że jak tylko Riku prosi o używanie aury, to ja nie będę miał nigdy nic przeciwko, bo wydaje mi się, jest to całkiem potężna zabawka, jaką potrafi. A więc walczymy z jakimś panem zła i zniszczenia. Ale ten pan tak sobie tutaj siedzi na tronie i nie za bardzo mogę tutaj chyba walczyć. Jest w końcu nikim. Jak ktoś mnie wyleczy, czy sam muszę wszystko? Ostatni przedmiot leczący. To słabo. I co ciekawe, do pomocy przyzwał sobie wszystko, czym organizacja walczyła. Znaczy wszystko. Jedno tylko, czym organizacja walczyła. Aura, ale aura połączona ze sesją ponowną. Nie. Ma niby tarczę, ale ta tarcza coś wiele go nie chroniła tutaj. Ten atak jest najlepszy, gdy te 20 ostrzy się kręci wokół nas. No, jak teraz się przyjrzy temu paskowi zdrowia, to schodzi go bardzo dużo, tylko ciężko dokładnie nawet zauważyć. Dawaj. Nie. Zły moment na to, ale Riku, dawaj. Riku, robisz swoją aurę. I ty nawet to zakończysz, prawda? Nie, razem. Riku, ktokolwiek, cokolwiek. On nie żyje. Tylko jest to ten system, gdzie nasz finisher musi bossów dobić, co jest czasem denerwujące. Więc to byłeś ty. I need more rage. I need more. To się wkurz na to, że mogłeś nas rozwalić, gdybyś tylko wstał ze swojego tronu, a nie leniwie siedział. Zemnes, there's more to a heart than just anger or hate. It's full of all kinds of feelings. Don't you remember? Unfortunately, I
don't. No, Sora. Gosh, you all did great. Nie. Co wy? Taka rozczarowująca walka, w której koleś nawet nie walczył, a siedział sobie, nie mogłaby... You're coming back with us, right? I had given in to the darkness. Riku! Jacyś jesteście? How am I gonna face everyone? Like this? No właśnie. Co wy? Macie jednak trochę doświadczenia z tym. I'll open a path. Nie powinno was to dziwić, co się dzieje. Oh. You don't belong in the Dark Realm anymore, Riku. How do we get out of here, Your Majesty? Jednak cały czas są pewni, że wygrali. Może jednak? Już zaczynam mieć faktycznie wątpliwości. Ridiculous. Well, I'm not sure. But we better hurry and get through. Wait for me! Come on! Thank you, Naminé. Sure. See? We meet again, like we promised. Huh? You said we'd meet again. But when we did, we might not recognize each other. I did, didn't I? But I knew you. It's strange. I think I understand. I see myself the way you remember me. And you see yourself the way I remember you. I always thought nobodies were doomed to fade back into darkness. Yeah. But you and I didn't. We got to meet our original selves. So, we can be together again. Right. Anytime Sora and Kairi are together. We'll be together every day. Right, Sora? Yeah. Look sharp! Huh? Don't worry. You're all still you. Hey, let's go home. Riku, come on. Yeah. Sora, Riku! Przypomina zakończenie pierwszej części, gdzie podobnie się rozłączyliśmy. Ale zostaliśmy sami z Riku. A co to oznacza? Oznacza, że wielki mechaniczny smog leci w naszą stronę. Oczywiście, że to jest prosta matematyka. Skapujemy na niego, czy nie? No, zmarnowaliśmy okazję. I czeka na nas motor chyba? Kosmiczny? Okej. Okay. Nie no, przecież. Sora! Ale że mamy tak walczyć? Jakiś lęk wysokości, czy nie wiem, lęk przed tym, że spaść możemy w każdej chwili? Nie? Nic takiego?
No dobra, na razie nasza walka niewiele robi. Mamy laserki, które wymagają jakiejś konkretnej energii, czy nie? Czy mogę po prostu używać ich ile tylko chcę? No na to wychodzi, no dobra. A jesteśmy namierzeni dobrze? Tak trochę nie widać za bardzo. Ale tak boję się, że nie będę trafiał po prostu. Robisz cokolwiek? Zbliżasz się do mnie, żebym mógł walczyć z tobą, tak, czy nie? Teraz raczej to jest dosyć Mogę zabierać tą energię, czy nie? Nie, tej niestety nie mogę. Musimy poczekać na lepszy moment. Mogę wszystko naraz robić? I strzelać, i walczyć, i pochłaniać jego ataki? No tak to teraz wygląda troszeczkę, że jeśli będę naciskał trzy przyciski naraz, to będę osiągał trzy rzeczy naraz właśnie. To nawet miłe. No dobra, zjadło mu kawałek tego paska zdrowia, więc chyba nie było absolutnie zmarnowane to, co zrobiliśmy. Nie pozwolicie mi jeszcze ze kierowcą walczyć. A drugą stronę musimy rozwalić sobie. Niestety tego energii zabierać nie możemy, co myślę by całkiem pasowało w tym momencie. Jest to i... Jak go zjadło. Nic dziwnego. My w ogóle jakieś tutaj bicze robimy z naszego klucza. Te laserki tutaj wydają się na nic tak naprawdę w porównaniu ze wszystkimi innymi rzeczami, które potrafimy robić. Nie zabierzemy tego niestety. Ja mogę sobie strzelać, ale to nic mi nie da w tej chwili. Ty musisz zacząć strzelać we mnie, ale może zauważył, że tak troszeczkę ładuję twoją broń, jeśli w siebie strzelam. Może to nie jest dobry pomysł do końca. I pozwolą mi właśnie na coś takiego pięknego. Oj, to brzydko. To okropnie brzydko. Ale, jako że zostało mu tak niewiele zdrowia, mogliśmy sami zająć się resztą. No masz jeszcze trzy skrzydła, więc niewykluczone, że każde będzie musiał rozwalić sobie. Co tutaj robicie, to ja nie wiem. No nie są tu pociski, więc faktycznie musimy tego unikać, w odróżnieniu od reszty. Magiczne pociski możemy pochłaniać i ich energię zamieniać na swoją. Tyle było wielkiego smoczka chyba. Jednak no nie on nas interesował. On był tylko drogą do naszego celu. Który jak się okazuje przeżył to wszystko. Boję się, że znowu gra się zakończy tym, że stracimy Riku. Tego bym naprawdę bardzo nie chciał. Zsiadamy z motorka. Nie, absolutnie nie. Czy ty jesteś dalej tym smokiem, którego tak bardzo rozwalałem? Nie wiem, ale ty dalej. Chyba masz zamiar siedzieć na tronie i się nie ruszać. Twoja strata sprawia, że moje zadanie jest tylko i wyłącznie łatwiejsze. Ale przynajmniej tyle miłego, że więcej nie będziemy musieli latać, bo jak jest to przyjemne, to nie przesadzajmy. I wanted to thank Naminé, but I couldn't bring myself to say it. Not until everything was back to the way it was before. Don't worry. We'll make that happen. Once this is over, you can thank her all you want. Yeah. Ale wstaniesz, mam nadzieję, w końcu. Nie wiem, co ty kombinujesz tutaj, Xehanort. Jak jesteś pewny siebie, że nawet nie musisz wstawać i myślisz, że walczysz? Boję się, że jest to bardzo głupi pomysł ze twojej strony. Skacz i lataj. Co? Co wy mi sugerujecie? Nie rozumiem, co wy mi sugerujecie. Ciekawe, czy mamy nową trójcę z Riku. No raczej nie. Albo Riko, pamiętajmy. Na jego nowym imię.
trochę zmarnowane. Dobra, przynajmniej wyrobiłem się z użyciem tego, bo to jednak... A? Jedna taka sesja. I jeden pasek zdrowia zabrany. Więc teraz można by się nawet przeiterować spokojnie. Ale równie dobrze, no, z limitów nie skorzystam w sumie. Ale jak on tutaj siedzi, to co ja mam w ogóle kombinować, tak? Mogę siedzieć tutaj przed nim. Riku coś tam zginął, ale potrafi się wskrzesić. Kurczę, dobry jest. On się w odróżnieniu od nas nieco bardziej przygotował. My dostaliśmy tak troszeczkę znikąd opcję latania, która działa tutaj dziwacznie. Mogę was przeciąć, czy nie? Nie, nie, nie. Myślałem, że porozwalam sobie te budynki po drodze. Okej, okay, musimy tutaj wylądować na jeden z tych budynków, który mi z nas strzela, aby przebić się przez tu jego mocarną tarczę. Teraz to próbujemy przeżyć przynajmniej. Nie mamy akurat magii odpowiedniej. Masz może ochotę, Riku, mnie wyleczyć? Damy radę? Dobra, nie strzelał. Zmęczył się troszeczkę, mimo tego, że siedzi cały czas na tyłku. Tutaj dziękuję za pełne leczenie. A teraz my nie zmarnujmy tej szansy, tak jak poprzednio. Gdzie odleciałem kompletnie z daleka od niego. Nie w górę, panowie. To głupi pomysł. Okej, okay, połowa zdrowia powoli. Bardzo powoli niestety. Mam nadzieję, że nie będzie miał wielu jeszcze okazji, żeby wstać z tego tronu. Tym razem nie wyleciał z niego. Cały czas nie wyleciał z niego. I daje nam kilka okazji. Riku, dawaj z aurą swoją. Ona jest naprawdę świetna. Co my robimy właściwie, Sora? Wiesz ty w ogóle? Bo ja tak szczerze mówiąc powiem ci, nie mam pojęcia co robię w tej chwili. Wiem, że przydałoby się znowu zyskać jakąś pomoc od Riku. Ale też głupio go prosić trochę o to. Dzięki. Akurat w momencie, gdybyśmy normalnie umarli, nam życie odnowił. Boję się, że znowu mnie wystrzeli. Tak strzelać możesz. Nie strzelaj tylko mocniej. Nigdy coś takiego robię. Tak niedaleko. Nie zrób tego, co wiemy, że bardzo chcesz zrobić. Okej. Okay. Nie wystrzel mnie teraz w kosmos tylko. To będzie tyle. Czy każesz mi siebie dobić? Jest. Okej. Okay. Trzymamy się, ale wszystko dzięki Riku i jego ciągłemu leczeniu. Dzięki, Riku. Riko? Rajku? Nie wiem. W końcu co. Heroes from the realm of light. I will not allow it to end this way. Not yet. If light and darkness are eternal, then surely we nothings must be the same. Eternal. You're right. Light and darkness are eternal. Nothing probably goes on forever too. But guess what, Zemnis? That doesn't mean you're eternal. No more eternal than that radiance of yours. Anger and hate are supreme. We shall go together. I od razu mnie zabijesz, zanim się walka zacznie? To bardzo fajnie z twojej strony. Walka latana, czy jednak... Co? Nie każesz mi znowu z tronem walczyć? Całe szczęście. I nawet mnie wyleczył od razu. Dobra, ja wiem. Czy... Wiem, ale trochę nie do końca... Nie wiem, czy... Dobra, spoko. Sam tego chciałeś. Sam się o to bardzo prosiłeś. Ja ci nie odmówię.
tej przyjemności. A gdzie jesteś? Gdzie je... Ja wiem. Trochę uciekł nam z drogi. Jednak na finishera, na climax się załapał. O Jezu, nasze zwyczajne ataki tak robią mu 100 razy więcej niż próba zabawy w czarodzieja. Można w każdej chwili zawsze wyleczyć się drive'em tutaj bez problemu, więc raczej nie ma co się bać. I nawet na to teraz bardzo liczę, że po prostu jak przyjdzie, co do czego. To mnie Riku leczy. To był przypadek, ale przypadek, który ma chyba dobre zakończenie tutaj. Możesz? Jesteś? Nie macie. To dosyć słabo. A teraz jesteś? Koleś, nie denerwuj mnie. O, dzięki, Sora. Nie wiem, na jak wiele nam to się zda. Riku w ogóle nie zły, a cały czas nam chyba pomaga. Dobra, jesteśmy. Wracamy do umierania. Masz może jeszcze, Riku, troszeczkę leczenia w dostępie, czy nie? Dla siebie masz, okej, mam. Nie mam chyba... Prawa na to narzekać, dobra, Riku daje nam nieśmiertelność. Jesteś świetny, najlepszy przyjaciel z niego. A... Pytanie teraz, czy... Nie no, już drive'y się kończą. Więc wiele z tym nie zrobię. Jednak on też chyba powoli się kończy. Okej. Co ty chcesz ode mnie? Cokolwiek? Gramy jako Riku, dlaczego? Nie. Nie widzimy jak widzimy. Brzydko. Nie, co mam robić? Dobra. Nie byłem pewny, czy mam walczyć z jego klonem, czy podbiegać do Sory. Bo ten pasek pomocy na górze nie działa najlepiej. Pozwolili mam na sekundę wskoczyć w buty Riku. Co nawet miłą rzeczą tutaj było. Okej. Świetny moment na wyciągnięcie sesji. Nie wiem, czy taki świetny, że dużo mu zrobimy. Zaję pomocą. Więcej niż poprzednim razem. Dużo więcej niż poprzednim razem. I pozwolili się przyjrzeć na jego paskę zdrowia. Ładnie, ale nie tak ładnie. Mogę robić uniki ładne. Okej. Udało się raz chociaż. Takie 4 kombosy. Takie 3 nawet kombosy. I będzie po wszystkim. Dobra, podbiegamy. Jeden raz nie wystarczył. Drugi raz jak najbardziej wystarczył. Dobra, za kolejnym razem znikasz. Za tym razem znikasz? Za kolejnym razem znikasz. No to już znamy. Tego absolutnie nie znamy. Myślałem, że znowu Sory nam zabrał. A, okej, rozumiem, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, wow. To jest niesamowite. Jeden przycisk to jedna postać, drugi to druga. Piękne. Riku!
I wouldn't be too sure of that. Sora. I can't. Don't say another word. It's not over. It's just not. How can you say that? Even if we could go on. Look where we are. Aw, come on, Riku. You've been hanging out in darkness too long. You gotta try and think positive. Sora? Hmm? You lead. Got it. You know, I always figured I was better at stuff than you. Really? Are you mad? No. I kinda always thought you were better at everything, too. Riku, look. What's that light? End of the road. Yep. Put me down. I can walk. You know, maybe the darkness has gotten to me too. Riku! This world is perfect for me. If this is what the world really is, just this, then maybe I should fade back into darkness. Riku! If the world is made of light and darkness, we'll be the darkness. Yeah. The other side. The realm of light is safe now. Kairi, the king, and the others are there. That's what I mean. Hey, Sora. Could you help me? I want to get down to the water. At least the waves sound the same. What I said back there, about thinking I was better at stuff than you? To tell you the truth, Sora, I was jealous of you. What for? I wished I could live life the way you do. Just following my heart. Yeah, well, I've got my share of problems too. Like what? Like wanting to be like you. Well, there is one advantage to being me. Something you can never imitate. Really? What's that? Having you for a friend. Then I guess I'm okay the way I am. I've got something you could never imitate, too.
Sora? Hmm? I think it's for you. Thinking of you wherever you are. We pray for our sorrows to end. And hope that our hearts will blend. Now I will step forward to realize this wish. And who knows? Starting a new journey may not be so hard. Or maybe it's already begun. There are many worlds, but they share the same sky. One sky, one destiny. Light. The door to light. We'll go together. Yeah. We're back. You're home. I want you fast asleep. All our prayers mean nothing. You and I as a new day. The angels in flight. Look around, turn, look around, the eye.
Dziwny trochę obrazek wybrali tutaj, nie? Tak trochę. Znaczy, gdyby na tym historia się zatrzymała, to by pasowało, ale tak to... Tak to nie wiem. Oh wow. Oh wow. To była cudowna gra. Ale niestety... Zostaję z opinią, jaką miałem początkowo, czyli że... Cały czas zdecydowanie pod większością względów preferuję pierwszą część. Ale zakończenie było wspaniałe. Pięknie. Wszystkie wydarzenia ze poprzednich trzech części, znaczy z tej części i Chain of Memories jedynki. Tutaj pięknie ta gra zamyka. Kompletuje to wszystko. I cóż, no... To chyba tyle tutaj, tak? Myślałem, że po drugim przejściu tej gry zmienię zdanie na jej temat. Niestety, no, to co uważałem za fantastyczne, uważam dalej za fantastyczne, czyli klimat, dopracowanie, ten system walki, to jak na wiele pozwala, jak wszystko płynnie tutaj działa, jak ślicznie ta gra wygląda, jak Yoshimomura potrafi przygotować fantastyczną muzykę, która pięknie tak te wszystkie momenty dopełnia. I przede wszystkim te piękne momenty, tak, zakończenie początkowo historii Roxasa, zakończenie całej gry cudowne, moment kiedy Goofy zginął i wszyscy wpadli w szał, cały ten półfinał, gdzie współpracuje się z postaciami z Final Fantasy, gdzie te wielkie walki mają miejsce. Ta gra potrafi niesamowicie przekazać takie chwile, te emocje, tak trafić do serca. Ale cały czas, jak dla mnie, ten system walki nie był tak idealnie zbalansowany, tak bardzo działający dobrze jak ten z pierwszej części. Jasne, był on lepszy, miał on więcej rzeczy, ale... Jak jedynka miała prostszy system walki, to wykorzystywała go dużo lepiej. I tutaj, mimo że tych opcji było więcej, no to ja tego nie czułem. To znaczy, grało mi się świetnie, tak? Ale nie tak świetnie cały czas jak w część pierwszą. Wiem, że jestem jedną z jedynych osób, która tak uważa, ale tak uważam właśnie. Zmuszanie nas do przechodzenia na nowo po raz drugi światów disneyowskich to była porażka jak dla mnie, bo praktycznie nic to nie wnosiło poza jedną walką z członkiem organizacji. Ale to tyle? A zmuszali nas do wielogodzinnego męczenia się z tym, żeby wejść do każdego z tych światów, zabić jednego bossa, ale nie miało to żadnej historii. Nie uzupełniało to tych historii wcześniejszych. No jasne, u Bestii się coś działo, u Trona się co nieco działo, ale poza tym było to strasznie puste i był to taki wypełniacz, zmuszenie graczy, żeby bawił się te kilka godzin, ale te kilka godzin było strasznie nieciekawe, tak? Te drugie wizyty w światach disneyowskich. I te pierwsze wizyty w światach disneyowskich nie były o wiele lepsze. Niektóre były fantastyczne, jak tutaj ten retro Disney, jak Tron, jak Mulan, ale były też światy takie niejakie strasznie, jak Piraci z Karaibów, jak trochę Herkules na przykład, miasteczko Halloween. Kompletnie nie czułem tego w tej grze, gdzie był to fantastyczny świat w jedynce. Tak tutaj jakoś nie trafiło to do mnie tak dobrze. Świat piękny i Bestii był cudowny, był fantastyczny i piękna bestia, Tron, to jedyne z postaci, które faktycznie polubiłem disneyowskie, do których mogłem się jakoś trochę przynajmniej przywiązać, czy tak polubić i obchodziło mnie, co się z nimi działo. Za dużo było tutaj po prostu pokazywania w tych historiach dokładnie tego samego, co w filmach, tak? Gdy cały świat właśnie Piratów z Karaibów to każda jedna scenka kopiowała sceny z filmu, no to tak trochę żałośnie to wychodziło. I nie wydaje mi się, żeby w jedynce takie sytuacje były. W jedynce zwykle to nawiązywało do filmu, przypominało tą historię z filmów, ale tak jakoś potrafiło to trochę ciekawie to ubrać. Gdzie tutaj, no w wielu przypadkach, tak, czy Król Lew właśnie, czy... Piraci. Miasteczko Halloween tak samo było tak dziwacznie poprowadzone, że gdy się te filmy zna, czy nawet jak się ich nie zna, nie wydaje mi się, żeby skopiowanie filmu, ale tylko niektórych scen i tak naprawdę zamknięcie tego na tym, było tutaj dobrym pretekstem na stworzenie świata właśnie w Kingdom Heartsach. Świat Kubusia był tutaj fantastyczny, misje latania były tutaj świetne, nie powiem, że fantastyczne, ale świetne, szczególnie w porównaniu z tymi z jedynki. Ta scena z Yen Seedem mi bardzo nie podobała się na początku gry. Wydawało się tak, nie wiem, dziwne i ostatecznie też niewiele z tym zrobili. Pit oraz tutaj właśnie Maleficent tak samo? Sobie byli, bo byli, ale tak naprawdę nie wydawali się potrzebni do czegokolwiek i te sceny z nimi no takie niepotrzebne były lekko. Organizacja była świetna, ale naprawdę myślę, że w jedynce każdy świat coś oferował ciekawego, rozwijającego tą główną historię. Tutaj te światy zamykały się na Disneyu i rzadko kiedy Maleficent się pojawiała, rzadko kiedy organizacja się pojawiała.
gdzie w jedynce to była podstawa zawsze i każdy świat to oferował, tak, takie bezcelowe, niepotrzebne te światy się często wydawały. I wszystko poza disneyowskimi światami, tak, ten początek z Roxasem był niesamowity, zakończenie, to wszystko w tym świecie, którego nigdy nie było, było cudowne. Wszystko związane z Hollow Bastionem było fantastyczne i wszystkie wydarzenia tam się dziejące, to co zrobili z Donaldem, z Mickeym, z Goofym, z postaciami z Finala, było znakomite. Wątek organizacji, wątek Ansema, wątek Riku Ansema, Ansema Mądrego Ansema, to były fajnie prowadzone rzeczy, tak zawsze ciekawie się to śledziło. Wizyta w zamku disneyowskim, w tym retro Disneyu, mimo tego, że nie za bardzo kupuję wątek Maleficent i Petera w tej grze, fajne były momenty, jak nam faktycznie pomagali, ale poza tym ich rola tutaj była taka dziwna dla mnie strasznie. Więc mamy retro Disneya, mamy Bestię, mamy Mulan, mamy Trona, czyli światy, które jak dla mnie były naprawdę świetne. No i mamy Koloseum, Piratów, Agrabah, gdzie w ogóle było to totalnie, absolutnie nijakie. Mimo tego, jak świetny boss tam był, tak? Ale od strony fabularnej. Halloween, Królew, te światy były takie, no właśnie, puste, tak? No od strony fabularnej nie prezentowały sobą wiele ciekawego i tak się po prostu wchodziło. Grało się przyjemnie, no bo gameplay w tej grze jest naprawdę dobry, jeśli chodzi o walkę przynajmniej. Ale fabuła tam po prostu stała w miejscu przez długi czas, więc zaczęła się gra świetnie, potem wszystko stanęło na wiele godzin, potem mieliśmy ten środek emocjonujący, potem wszystko stanęło na wiele godzin i fantastyczny finał, gdzie jedynka była ciągle progresowała z tym wszystkim. Jasne, powoli bo powoli, ale cały czas to trzymało fajnie w tajemniczości i te pojedyncze scenki, które coś tam pokazywały się, no utrzymywały tempo tego, tak? I sprawiały, że nie bez powodu do tych światów disneyowskich zaglądaliśmy. Plus fakt, że naprawdę wolę budowę światów z jedynki i tam każdy świat był zupełnie inny, każdy świat miał jakiś pomysł na siebie. Tutaj nie było jako takich światów, po prostu się chodziło z lokacji do lokacji, tak? Nie było trzeba eksplorować niczego, po prostu się biegało z celu misji do celu misji, od walki do walki. I no, nie pozwalało to poczuć się, że zwiedzamy te światy do końca, tylko oglądamy, co się w tych światach dzieje bardziej, a nie, że sami je zwiedzamy. I tak naprawdę największa bolączka tej gry, jak dla mnie, to po prostu ta druga wizyta w Disneyu, gdzie przez kilka godzin wszystko staje w miejscu. Jest to kilka godzin strasznej nudy. Ten jeden etap gry po prostu mnie totalnie zniszczył, znudził, gdzie przez resztę bawiłem się naprawdę fajnie. Nawet jeśli tam jakiś świat był mniej ciekawy niż inny, cały czas nie były nudne one, tak? Nawet jeśli fabularnie były nudne, to ten gameplay był zawsze fajny. Tak, przez te drugie wizyty naprawdę, no to było takie sobie. Zaczęło się to świetnie, miało środek fantastyczny, finał genialny, ale reszta, no tak niekoniecznie to czułem. Znaczy, mówię to, żeby powiedzieć, dlaczego ta gra nie podobała mi się tak jak jedynka, ale cały czas bawiłem się cudownie i to jedna z najlepszych gier, jakie w tym roku grałem. I wskazać lepszych, no ciężko byłoby mi dużo. Nie licząc Kingdom Hearts 1, no to oczywiście najlepsza gra na świecie w postaci Nira. Final Fantasy 9 jest mistrzostwem świata, Final Fantasy 15 podobnie. I Celeste, to jedyne gry, które mogę nazwać lepszymi od Kingdom Hearts 2. No i Urtendur Cave Story, ale to taka gra, która się dopiero prolog, więc nie wiem, czy to się liczyć można. Uwielbiam tą grę, tak? Po prostu jedynkę stawiam tak szalenie wysoko. Jest to gra, którą darzę takim uwielbieniem, że no ciężko do takiego poziomu jakkolwiek dorównać i może akurat któreś z kolejnych części to zrobią. Trójka będzie najlepszą grą na świecie, to jednak za miesiąc? Zaraz, że co? No? Ale przez ten miesiąc muszę jakoś skończyć jeszcze 5 części. Z tym może być ciężko. Jednak następnym razem udamy się do Roxasa, Axela i Naminej? Czy nie? Może jednak nie, nie mam pojęcia. Wiem na pewno, że Roxas i Axel będą w centrum kolejnej części Kingdom Hearts. I wtedy wrócimy do tej gry. Kiedy to będzie? Zobaczymy. Do dobranoc, Państwu.
Nothing's changed, huh? Nope. Nothing will. What a small world. But part of one that's much bigger. Yeah. Hey, Riku. What do you think it was? The door to the light. This. This? Yeah. It's always closer than you think. Sora! Riku! Hey, what's up? Look. From the king?